Ekscelencjo, najczcigodniejszy księże biskupie, bracia w kapłaństwie, umiłowani przez Boga, drodzy bracia i siostry, gromadzimy się tu, gdzie powinniśmy się zgromadzić, w takiej sytuacji dziękczynienia, modlitwy i prośby o kanonizację Jana Pawła II. Tu, u Matki Boskiej Zwycięskiej, w sanktuarium jej. Tu, gdzie cząstka Jana Pawła II niemalże jest z nami w obrazie watykańskim Matki Najświętszej, której powierzył się całkowicie, oddając się jej. To tu stół, prawdziwy syn Matki, której zawierzył do końca, duchowej Matki. Tą rodzoną, ziemską, cielesną stracił tak szybko. Więc ta Matka Duchowa była dla niego wszystkim. I to on, to potomstwo jej zwycięża szatana. Szatana, który w raju wcielił się w węża, a teraz wciela się w różne postacie, w różne osoby, czy chociażby w różne sytuacje życiowe. I to właśnie Jan Paweł II, błogosławiony Jan Paweł II, wierny syn Matki, to on daje nam wzór świętości. Nie znam dokładnie nauczania Jana Pawła II, przyznaję się, bez bicia. Myślę, że my wszyscy tutaj obecni też nie znamy do końca nauczania Jana Pawła II. Powinniśmy je poznawać, zgłębić. Ale znam, cieszę się i jestem Bogu wdzięczny za to, że przyszło mi żyć w czasie, kiedy na moich oczach żył święty człowiek. Żył, pracował bardzo ciężko. I wzór jego życia jest opisem świętości dla mnie. Wzór jego działania. Namiestnika Jezusa Chrystusa na ziemi. Przywołam tutaj, żeby dać trochę wyobraźni, popracować. Właśnie tą sytuację, kiedy Jan Paweł II przybywa jako pasterz Kościoła, jako głowa Kościoła, widzialny następca Jezusa Chrystusa do nas, do Łodzi, 25 lat temu. Jest przepiękny dzień słoneczny, czerwcowy, tak jak dzisiejszy dzień. No myśmy się naprawdę chyba wymodlili. I wtedy tam piękne słońce, bardzo ciepło. Jesteśmy w Wielkiej Rzeszy Milionowej, by być w sercu tego, co jest źródłem życia chrześcijańskiego, Eucharystii, gdzie Jan Paweł II świadomie przyprowadza nas jak matka do stołu, by karmić nas nie tylko słowem, ale przede wszystkim ciałem Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pamiętam, młody kapłan, młody człowiek, 20 kilka lat, i byłem na tej mszy świętej, a po tej mszy świętej, mając małą niedyspozycję, jakąś żołądkową, wróciłem do domu tak strasznie zmęczony i tak obolały, że nie chciało mi się nic już więcej robić. I wtedy pomyślałem o Janie Pawle II. On wytrwał tam tyle godzin. Potem pojechał do katedry, by w katedrze jeszcze spotkać się z całą radością, z uśmiechem, miłością, spotkać się z ludem zgromadzonym w katedrze, w Matce Kościoła w Łódzku. A potem poszedł do tych pracownic, które pracowały przy krosnach, by ich pokrzepić, by ich umocnić w ich trudzie, w ich wysiłku. I cały dzień. A przecież nie był tak młody jak ja.
a potem następny, kolejny, a potem całe jego pielgrzymowanie, ile trudu, wysiłku i w imię czego? Nie w imię majątku, nie w imię zaszczytów, nie, w imię miłości Boga i drugiego człowieka, w imię świętości. Świętości, o którą upominał się w Starym Sączu, będąc pielgrzymką w naszej ojczyźnie. Nie bójcie się być świętymi. Nie bójcie się być świętymi. Trzeba nam być świętym, bo człowiek wtedy dopiero jest człowiekiem, będąc świętym, kiedy dąży do świętości. Tak bardzo potrzebna nam jest przykład, wzór do naśladowania. I ja tu upatruję świętość Jana Pawła II, bo widzieliśmy go, jego trud, jego wysiłek, jego cierpienie ogromne. Teraz potrzeba nam, wszędzie dopatrujemy się wzoru genetycznego, wzoru życia chcemy w tym głupim, oszalałym świecie, gdzie jest pęd, wyścig szczurów, gdzie wszelkie wartości odwraca się do góry nogami, stawia się na piedestale ludzi, szatanów niemalże przebranych w owcze skóry i pokazuje się nam, że są ideami życia. Ci, którzy niszczą to życie. Chodzę po kolędzie, pytam małego dziecka spotykanego u dziadków. Dziecko, a gdzie jest twoja mama? A moja mama, proszę księdza, poznała pana i poszła z tym panem. I nie mieszka z nami. A gdzie jest twój tatuś? A mój tatuś ma narzeczoną. Taki jest współczesny świat. Jeżeli ci rodzice nie dadzą wzoru tym dzieciom, to kto im da? Dlatego Jan Paweł II tak wielu świętych wynosi do godności na ołtarze, bo chciał nam dać wzory do naśladowania, bo potrzebny jest nam wzór życia. Bez wzoru nie można odnieść się do życia w właściwy sposób. I ten Jan Paweł II potem tak strasznie chory, zbolały. Widzieliśmy go w Koloseum, kiedy niósł ten krzyż, znak zwycięstwa. Niósł swój krzyż, a to był tylko znak. Z jaką godnością niósł krzyż swojego życia i cierpienia i posługi. Przecież mógł zamknąć się w pałacach watykańskich i powiedzieć, po co mi to wszystko? Są biskupi, są kardynali, niech jadą na pielgrzymki, niech odprawiają msze święte, niech nauczają, a mnie niech opiekuje ktoś dobry i będę tylko papieżem w pałacach. A ten biedny, schorowany wychodził do nas i mówił. Jak już nawet nie mógł mówić, to przytulał krzyż. Nie jako bigot, nie jako człowiek, który tylko na pokaz coś czyni. On przytulał krzyż swojego życia. I jeżeli teraz chce się ludzi starych, schorowanych uśmiercać, jeżeli chce się ich wysyłać do zakładów, aby ich nikt nie widział, to Jan Paweł II dlatego jest świętym, że pokazał, że godnie można być dzieckiem Bożym do końca życia, bo nawet kiedy już mówić nie potrafił, to wyszedł do okna i jak konająca matka albo ojciec patrzył na powierzone sobie dzieci. Czy to nie jest świętość? A skoro tak się ma świętość, to czyńmy swoje powinność. Nie tak, jak mówią nam wilki przebrane w owce skóry. Rób ta, co chce ta.
tylko róbmy, co do nas należy, do zakonnicy, do księdza, do biskupa, do ojca, do matki, do ucznia, do studenta. Róbmy, wypełniajmy powołanie nasze, naszym życiem, naszą codziennością. I to, co mówił ksiądz profesor, ksiądz Andrzej Pyrzyński w tym krótkim, jakże krótkim przedstawieniu cierpienia ludzkiego, wtedy, kiedy będzie ono razem z Matką Bożą, razem z Bogiem przeżywane, na pewno zwyciężymy. Tak jak Maryja zawsze zwycięża. Zwycięża w nas, kiedy wypełniamy to, o co ona nas prosi.